Kilka dni temu pojawił się w Pytaniu na śniadanie w programie o wielkiej oglądalności w dwójce państwowej i publicznej Marcin Zieliński, charyzmatyk, robiący teraz wielką karierę, znaczy ktoś mu tą karierę prowadzi w kościele, jeździ, głosi nauki, tego nie wolno robić świeckim w kościele. Uzdrawia, powala w Duchu Świętym, głosi herezję. Pisałem o tym w książce Masoneria Polska 2018, Wojna Demonów. Jest nagłaśniany przez wielu znaczących kapłanów, między innymi przez w swoim czasie biskupa, teraz arcybiskupa Rysia. No i teraz jest taki problem z nim, że on głównie jest zapraszany i zdobywa sławę jako uzdrowiciel no? i uzdrawia na odległość albo przez nakładanie rąk, albo już w ogóle jak ten rosyjski uzdrowiciel przez telewizję, no znaczy w jednej z ostatnich książek napisał, że wystarczy obejrzeć na YouTube filmik, na którym on uzdrawia, żeby zostać uzdrowionym. I przytoczył taki wypadek, że kobieta obejrzała filmik na YouTube, a później zadzwoniła do swojej córki i przekazała jej to uzdrowienie przez telefon. Więc to już się robi w ogóle magia. I jeden z zarzutów, no bo wiele zarzutów jest przeciwko niemu stawianych, o herezję, czy o, o, o związki z protestantami, Yy, o, o związki z, z tą grupą charyzmatyków, którzy już dawno nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ale oczywiście mówi się o tym, że nie uzdrawia. Yy, mówi się o tym, że takie informacje się pojawiają w różnych miejscach, że ludzie lepiej się czują. Starsza pani nie chodzi prawie po jego seansie, zaczyna chodzić, ale dochodzi do autobusu, już z autobusu wysiąść nie może. No i Zieliński w tym pytaniu na śniadanie, jakby te, do tych wątków się ustosunkował. To była taka autopromocja, yy, czyli powiedział, że jego wysyła proboszcz, że on nie sam z siebie jeździ, że są opinie teologiczne dotyczące jego wystąpień, no i że ma dokumentację medyczną przed i po, yy, czyli że to są prawdziwe uzdrowienia. Znaczy, pamiętajmy o tym, że Kościół ma swoje procedury dotyczące oceny, czy dane uzdrowienie jest cudowne, czy nie. Te procedury stosuje się na przykład w LURD, gdzie tysiące ludzi zgłaszają przypadki cudownego uzdrowienia, a komisja określa 4-5 wypadków rocznie, że, że to było właśnie cudowne uzdrowienie, bo muszą zostać spełnione. Trzy warunki. Po pierwsze musi być medy... dokumentacja medyczna przed i po. I różnica w tej dokumentacji musi być taka, żeby można było stwierdzić, że żaden czynnik naturalny z pewnością tu nie mógł zadziałać, że, że to było jakby z punktu widzenia medycyny niemożliwe to, co się stało. No, i, i, i ostatni warunek, że musi minąć 4-5 lat, żeby to uznać za uzdrowienie, dlatego, że no, ktoś może pojechać z guzem, rakiem. Yy, dokumentacja PO pokazuje, że już nie ma guza, a za dwa miesiące guz się odnawia i człowiek umiera. Prawda? No to wtedy nie możemy mówić o cudownym uzdrowieniu. No i teraz co mógłby Zieliński zrobić, żeby nam udowodnić, że jest prawdziwym uzdrowicielem? Jeżeli on twierdzi, że uzdrawia od 10 lat, że tych uzdrowień ma tysiące, że ma dokumentację przed i po, której nikt nigdy nie widział z zewnętrznych osób, no to mógłby wybrać jeden, przynajmniej jeden wypadek taki no naprawdę spektakularny, przywieźć ten wypadek tego człowieka, przywieźć tą dokumentację przed i po, ale wcześniej porozmawiać z telewizją, telewizja ma takie możliwości, żeby ona sprowadziła jednego, dwóch profesorów medycyny, jakiś słaby w danej dziedzinie, żeby ci profesorowie dostali tą dokumentację przed i po wcześniej, żeby mogli ją zanalizować i żeby mogli też porozmawiać z pacjentem, zobaczyć go na oczy, no i wyrazić swoją opinię. No, wtedy mielibyśmy dowód. A Zieliński przywozi kobietę z dzieckiem chłopcem, tam, nie wiem, 8, 9, 10 letnim no i opowiada jego historię że chłopiec nagle dotknęły go straszne bóle bóle gdzieś w lędźwiach, w kręgosłupie w nogach, zwijał się, nie mógł chodzić leżał w łóżku, wył z bólu straszne nieszczęście no i ona go wypożyczyła wózek inwalidzki zawiozła go na to spotkanie z Zielińskim Zieliński go zastosował swoje uzdrowienie do niego, no i dziecko zaczęło chodzić tam. I chodzi do dziś, znaczy to dużo czasu nie minęło. No i teraz pytanie, co dziecku było? Odpowiedź: lekarze przebadali go w tej i we w te. Nie potrafili stwierdzić żadnej przyczyny. Czyli nie ma żadnej, nie ma żadnej dokumentacji przed, i nie ma żadnej dokumentacji w związku z tym. Po, no bo nie może być dokumentacji, bo badania niczego nie wykazują. I teraz, jakby gorsza rzecz, bo ja oczywiście umieściłem Zielińskiego w tych swoich rozważaniach w książce Masoneria Polska 2018 Wojna demonów które dotyczyły działania demonów, że to jest działanie demoniczne. I Wiemy, że demon może spowodować objawy choroby i może cofnąć te objawy choroby, jeżeli są tylko objawy, a nie ma choroby. Demon nie może uleczyć człowieka. I dotykając człowieka, może spowodować, że on jest sporaliżowany, że on ma straszne bóle. Ja, ja sam poznałem takiego człowieka, który bawił się w astrologię, nagle poczuł po paru miesiącach, że ktoś się w nim zagnieździł chciał tego kogoś usunąć zerwał z tą astrologią przez rok leżał sparaliżowany lekarze nic nie mogli pomóc bo nic nie stwierdzali prawda? i po roku on leżał modlił się przychodził do niego ksiądz spowiadał się przystępował do komunii po roku to ustąpiło i tutaj y, można przyjąć takie założenie już nie mów, że y, Chłopiec był dotknięty przez demona, być może przez tego samego demona, z którym Zieliński yy, współpracuje. Mogło być rzeczywiście inaczej. Mogło być tak, że to była na przykład nerwica wegetatywna. Nerwica wegetatywna ma to do siebie, że daje skutki różnych chorób, natomiast tych chorób nie, nie ma. Yy, I nerwica wegetatywna pod wpływem takiego seansu Mogła zareagować w ten sposób, że objawy się cofnęły, mogły się cofnąć na, na tydzień, na dwa tygodnie, na miesiąc, mogły się cofnąć nawet na zawsze, chociaż nerwica wegetatywna działa na tej zasadzie, że dopóki się nie usunie jej przyczyn, to ona cały czas jest i dla wielu ludzi to jest nieszczęście, bo, bo cierpią bardzo, a, a nie da ich się wyleczyć, bo muszą na przykład pracę zmienić, która. Y, której zmienić nie mogą, której zmienić y, nie chcą. Także Zieliński nie udowodnił w programie drugim polskiej telewizji, że jest uzdrowicielem, moim zdaniem wręcz przeciwnie. Udowodnił, że uzdrowicielem nie jest. I teraz jest taki problem. Prawda? Zieliński działa jakby niezgodnie z prawem kanonicznym. Nie wolno świeckim głosić Słowa Bożego, nauczać, nie wolno Nakładać rąk, to wielu kapłanów to powtarza, tylko kapłanom wolno nakładać ręce i funkcjonuje. I funkcjonuje coraz mocniej, coraz więcej się jego książek ukazuje, w coraz większej liczbie parafii się pojawia, coraz większa liczba biskupów przy nim się pojawia. Zdarzają się sytuacje, że Zieleński naucza, a wśród Publiczności, jeżeli tak to można określić, bo to się nie odbywa w kościele, tylko na jakiejś. Czasami zdarza się, że odbywa się w kościele, ale mówię o sytuacji, gdzie było to w jakiejś sali gimnastycznej, no to wśród publiczności siedzą biskupi i słuchają. Znaczy, co się dzieje, dlaczego biskupi nie reagują, proboszczowie nie reagują na coś, co katolickie nie jest, na, na coś, co jest ewidentnie taką skrajną protestantyzacją. Znaczy, już nawet można mówić, że to dalej idzie niż protestantyzacja, bo, bo Zieleński ewidentnie wiąże się z tymi ruchami zielonoświątkowymi, których już, które już przez protestantów są negowane, potępiane, odrzucane. Jaka na to jest recepta? Znaczy powinniśmy, ci wszyscy, którzy, w których okolicy pojawia się Zieleński w, w parafii czy, czy gdziekolwiek indziej, Reagować, to znaczy iść do proboszcza, iść do biskupa, pisać listy, pisać maile, protestować, pytać się, czy to jest zgodne z wiarą, to, to co powiedział, to, co zrobił, czy to jest katolickie, znaczy przeciwstawiać się i myślę, że to będzie skuteczne, dlatego, że no na pytanie, dlaczego proboszczowie zapraszają, dlaczego niektórzy biskupi popierają, bo Dos Kościół doszedł do, do takiego poziomu zeświadczenia, że zaczyna w niektórych wypadkach, oczywiście, yy, kierować się samą statystyką. Prawda? Walą ludzie drzwiami i oknami na Zielińskiego, walą, bo jakby walili do jakiegoś cudotwórcy czy maga, który tam uzdrawia za pomocą czary mary. Walą, bo, bo chcą się uzdrowić, bo czują sensację, bo odbierają to jako sensację. A ksiądz jest zadowolony, bo ma pełen kościół, czy yy, wszyscy się cieszą, znaczy znaczna ilość, część wiernych się cieszy, że, że, że zaprosił Zielińskiego. Także reagujmy mocno, zdecydowanie i pamiętajmy, że to jest naszym obowiązkiem. Jeżeli nie reagujemy, to yy, należałoby to chyba jednak zakwalifikować jako grzech, yy, tak zwany grzech cudzy.